czwarty punkt, siódmy, dyżury. Piąty, dwunasty, dziewiętnasty i 26 września 2013 roku. Ósmy, oświadczenie komunikatów. Chciałbym Państwu odczytać pismo, które wpłynęło do nas parę dni temu z Ministerstwa Obrony Narodowej. Dotyczy terenów wojskowych zlokalizowanych przy ulicy Rozłowskiej w Krakowie. Szanowny Panie Przewodniczący, odpowiadając na pismo znak nadawcy gazety i tak dalej z dnia 17 czerwca 2013 roku, wnoszące o zwrot gminy miejskiej Kraków terenu zlokalizowanego w Krakowie przy ulicy Wrocławskiej 82 z przywołaniem decyzji z dnia 18 września 1983 roku w sprawie wpisania do rejestru zabytków miasta Krakowa numer rejestru A645 założenia pałacowo-parkowego na Łobzowie, uprzejmie informuję. Nieruchomości będące przedmiotem zainteresowania, wchodzące w skład kompleksu nieruchomości wojskowych położonego w rejonie ulic Grodławskiej, Krzyżewskiego, Głowackiego i Alei Kijowskiej, stanowią własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie. Obecnie są wykorzystywane jako kompleks koszarowy przez szereg jednostek i instytucji resortu obrony narodowej, w tym również przez jednostkę wojskową 4495. Strona wojskowa uznaje omawiane nieruchomości za niezbędne dla potrzeb obronności i nie przewiduje ich przekazania poza resort obrony narodowej. Punkt drugi. Przedstawiając powyższe, podtrzymuję stanowisko o braku możliwości wyjścia naprzeciw przedstawionym przez Pana Przewodniczącego oczekiwaniom odnośnie przekazania wykorzystywanego przez wojsko terenu na wskazany cel, wyrażone w piśmie nr 22 przez DI z dnia 4 stycznia 2013 roku, skierowanym do Prezydenta Miasta Krakowa oraz w piśmie nr 2732, wykonany przez DI z dnia 12 września 2012 roku, skierowany do Pani Lucyny Buszkowskiej, reprezentującej zainteresowaną społeczność Krakowa. I załączenie tego pisma. Czyli na razie ciszka. Wszystko zostanie po starym. Otrzymaliśmy też z regionalnego dyrektora od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie decyzję, na podstawie której nie ma zezwolenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej Kraków przy ulicy Świętokrzyskiej 12 na zniszczenie jednego okazu bluszczu pospolitego Hedera Helix rosnącego na działce nr 380 przez OP 46 Prowodża przy ulicy Wrocławskiej w Krakowie. Jak Państwo pamiętają, myśmy podjęli uchwałę w sprawie ochrony tego bluszczu, który rośnie na, to jest z tego co pamiętam, jarzębinę, prawda? Robinia? Robinia. Robinia, przepraszam, czyli potocznie akacja. Ktoś tam podpisał? Podpisał się pod tym regionalny dyrektor ochrony środowiska, pan magister Rafał Rostecki. I jest tu zapisane, że zniszczenie okazu bluszczu pospolitego wnioskodawca uzasadnił koniecznością usunięcia drzewa z gatunku robinia akacjowa, po którym pnie się bluszcz. Drzewo może stanowić zagrożenie dla ludzi, ponieważ jest zamierające, mocno pochylane i tak dalej. A trzeba pamiętać, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Krakus głównie chciała wycięcia tego drzewa w celu budowy miejsc postojowych na działce nr 380, co w moim przekonaniu jest wysoce oburzające, zważywszy, że chwilę wcześniej, to znaczy jakieś dwa lata temu, parking w tamtym rejonie został sprzedany, aby w tym miejscu powstał wieżowiec. Tak, tak. Są bardzo selektywne. Więc ja miałem takie informacji do Państwa do przekazania, jeżeli ktoś z Państwa chciałby coś bardzo dużo. Może ja mam dwie sprawy. Mianowicie dostaliśmy dość późno, mieliśmy komisję 13 sierpnia i dostaliśmy dość późno tak zwane zapotrzebowanie na doposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, która mieści się przy ulicy Strzelnej, jest to na terenie dzielnicy 4. I dyrekcja zwróciła się do dzielnic, w których dzieci korzystają z tej poradni. Ja pozwoliłem sobie zadzwonić do pani dyrektor tej poradni i przekazała, że z tej poradni korzystają następujące szkoły w naszej dzielnicy 36, 34,
576 12, Zakątka, Gimnazjum 16. Ale my niestety już rozdzieliliśmy się. Jest pytanie, gdyby zostały jakieś pieniądze, ja sądzę, że to rząd wielkości 2000, czy ewentualnie Rada by dofinansowała, to chodzi o zakup nowych komputerów, które nie spełniają już zadań, oczekiwań, jeżeli chodzi o nowe programy, po prostu są słabe. I Szulka dała 10 tysięcy, Szulka, jak się nie będę pamiętał. Tak, tak, tak. Natomiast myśmy, no nie mamy po prostu tych środków, dlatego pytanie jest, czy jeżeli by zwolniły się jeszcze jakieś środki, być może w tym roku, ja powiedziałem, że jest to wszystko za późno, to może byśmy przekazali. A druga sprawa, to jest jedna rzecz, a druga sprawa, wreszcie najważniejsza Rada Przejrzystości w Ministerstwie Zdrowia zatwierdziła nasze zadanie i myślę, że pod koniec tego miesiąca ma wyjść zarządzenie Pana Prezydenta dotyczące szczepień przeciwko grypie. Sądzę, że w pierwszej połowie września będzie konkurs na szczepienia powyżej 65 lat. Czyli jest szansa, że jeszcze zdążymy przejść? Dążymy, mam taką nadzieję, bo mam, sądzę, że się już urodziło to zarządzenie, bo to tak długo trwa. I to tylko jedno z zadań, które mieli do realizacji. Ja mam tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja, proszę. Prośba odnośnie podejmowanych przez zarząd uchwał i wysłanych pism odnośnie Parku Jordana dla tam zarządców poszczególnych tych terenów i tak dalej. Parku Jordana, terenie, żeby ewentualnie powiadomić o tym również miejskiego albo wojewódzkiego konserwatora zabytków. O tych staraniach, które podejmujemy. Tak, i będzie do tego w najbliższym czasie okazja, ponieważ został wyznaczony znaczone spotkanie w sprawie Parku Jordana, głównie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czyli te kwestie związane z dostępnością do parku. To może Państwo słyszeli, że już dosyć długo trwa afera związana z barierami, które zabezpieczają przed nielegalnym wjazdem i parkowaniem. I na tym spotkaniu też oczywiście podniesiemy ten temat zarządców, wielu zarządców na terenie parku, a także wszystkich tych postulatów, które zawarliśmy w naszej uchwale mającej na celu podniesienie stanu bezpieczeństwa parku, łącznie z tymi rowerkami, czy tam lokatami i innymi punktami, które zostały zawarte. Przy okazji naprawa nawierzchni skateparku, podniesienie tam tych poprzeczek przy bramkach wejściowych, zjazdy od strony ulicy Rejmonta, żeby można było niepełnosprawnie, żeby mogli jeżdżać, bo po schodach tam niestety nie mogą jeździć. Znaków drogowych, tam w alejkach też. Ale jest jeszcze jeden problem, tam w zasadzie od tej strony ulicy Karasia dalej wjeżdżają sobie na teren parku pod Krakowie. Ja nie wiem, to znaczy to jest Gardena, tak? Gardena. Dawna Karasia, tak. No to jest teraz główny, to jest teraz główny wjazd w ogóle. No właśnie, samochody sobie wjeżdżają, jakby normalnie był parking bezpłatny. No, pod Krakowie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, to nawet dotyczy okręgu pana Edwarda. Ja trzeci dzień, drugi dzień z kolei szedłem. I dzisiaj dzwoniłem już do Straży Miejskiej, ale tak jak mówią, że może zlikwidować straż by było dobrze, ale nie do końca. Mianowicie na ulicy Konarskiego stoją tak samochody, że dzisiaj idąc rano, i dzisiaj historia się powtórzyła, idzie kobieta, młoda dziewczyna z dzieckiem, z wózkiem, nie była w stanie przejść, bo przód samochodu był 10 cm od progu, który ma 30 cm, w sumie 40 cm, mało tego. Ona chciała przejść, ja jej pomogłem, bo tak to musiałaby się wycofać, bo były tak ciasno ustawione, że nie przejechała z wózkiem między samochodami. Ja dzwoniłem do straży, żeby coś zrobili, bo chodnik jest bardzo wąski, a tam się ustawiają naprawdę bezmózgowcy, bo naprawdę tam nie ma więcej jak 55 cm od ściany. Ja wiem, że jest totalny brak parkingów, ale to jest nie do przyjęcia sytuacji. Jeszcze jedna sprawa właśnie bardzo dana, bo dwa kontenery na śmieci stoją przy wejściu do parku od strony tam Bajlandii. Oni nie mają żadnej wiaty śmietnikowej, nic w końcu tego takie na kółka. Takie na kółka. Trochę tak nie jest.
Proszę Państwa, jeszcze chciałbym Państwa poinformować o jednej sprawie. Jedno z naszych zadań z Komisji Edukacji. Byłem na odbiorze, a właściwie dwóch już odbiorach. To był remont tarasów w przedszkolu numer 75 przy ulicy Grodgera 28 tego Spańka. I no niestety nie dokonałem tego odbioru z tego względu, że wykonawca robiąc nowe opłaciny zewnętrznych schodów, no tak je zrobił, że schody mają różną wysokość. I tą ustępkę, którą tam zaznaczyłem na pierwszym odbiorze, no nie została ona na następny odbiór poprawiona, także wszystko wskazuje na to, że to będzie szło w tym kierunku jak na gimnazjum 17, gdzie do chwili obecnej sprawa jest nierozstrzygnięta, odbiór nie został dokonany. Także już mamy dwa takie przypadki, kiedy CEO nie dopełniło staranności, jeśli chodzi o nadzór nad tymi wykonawcami, bo jednak no po to tam jest inspektor nadzoru, żeby na bieżąco tego typu rzeczy wychwytywał i je korygował, a tutaj było po prostu zwykłe złożenie do odbioru i tutaj wcale inspektor nie zawiadomił mnie, mówiąc, że proszę pana, nie możemy odebrać, bo jest rażący błąd sztuce budowlanej. Pewnie Państwo kiedykolwiek mieli do czynienia ze stopniami, które są różnej wysokości. Od razu to się wiąże z co najmniej potknięciem, a w najgorszym wypadku z upadkiem i różnego rodzaju urazami. Także dopuszczenie takich schodów do użytkowania, zwłaszcza w takiej placówce jak przedszkole, w ogóle nie wchodzi w grę. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie zwołuję 36. sesję Rady Dzielnicy Piątej Robocza na dzień 17 września o godzinie 18:00. I zamykam 36. sesję Rady Dzielnicy Piątej Robocza.